Drodzy Państwo, czas na skoczów. Poznajmy laureata. Franciszek Pomper, urodzony w Kiczycach w 1952 roku, z zawodu elektromonter, pełnił funkcję sołtysa od 1991 roku do chwili obecnej. W 2006 roku jest również radnym gminy Skoczów. Jako sołtys w swojej pracy zaangażował się w wiele przedsięwzięć takich jak doprowadzenie sieci wodociągowej do Kiczyc, w tym do przedszkola i szkoły, telefonizację Kiczyc w latach 96-97, wymianę przystanków autobusowych, reaktywował działalność koła gospodyń wiejskich w 1998 roku. Jako jeden z pierwszych sołtysów doprowadził do nadania nazw ulicom sołectwa. W swojej działalności nie zapomniał o potrzebujących. W 2001 roku po tragicznej powodzi sołtys wraz z delegacją Rady Sołeckiej i KGW pojechał do miejscowości Jachnówka, gdzie przekazał poszkodowanym po powodzi całkowity dochód z dożynek wiejskich. Przy wielkich staraniach sołtysa powstała piękna, rekreacyjna wiata, położono nową nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej, sołectwo zostało objęte kanalizacją. Jako jedno z głównych jego postanowień w zakresie pełnionej funkcji było reaktywowanie tradycji dożynkowych w Kiczycach. Oprócz dożynek, jako sołtys był dwukrotnie organizatorem spartakiady sołectw w Kiczycach. Pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów na terenie placówek szkoły i przedszkola. Co roku funduje prywatnie nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł dla najlepszego absolwenta szkoły. Wraz z Radą Sołecką wspomaga finansowo działalność KGW, doposażając wyposażenie kuchni w konieczny sprzęt. Dla radnego gminy Skoczów seniorzy wsi są bardzo ważni. Co 4 lata organizowany jest Dzień Seniora, w ramach którego podawany jest poczęstunek. Każdy z seniorów otrzymuje prezenty, m.in. koce, pościel, ręczniki, prześcieradła i tym podobne. Ważną dla niego wartością jest historia wsi. Zainicjował i koordynował jubileusz 700-lecia wsi Kiczyce. W ramach 7-dniowych obchodów zaprezentowany został bogaty program historyczno-artystyczny, a także odbyły się imprezy towarzyszące. Dzień otwarty OSP, biesiada KGW, rodzinna spartakiada, spotkanie seniorów z panią Haliną Szotek. Laur zostanie odebrany z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Skoczowie Rajmunda Dedio oraz burmistrza miasta Skoczowa Mirosława Sitko. Uchwałą władz samorządowych gminy Skoczów laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2018 otrzymuje pan Franciszek Pomper, mieszkaniec Kiczyc. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Franciszek Pomper za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności sołectwa Kiczyce, za wkład w pracę mającą na celu promocję i rozwój Kiczyc. Drodzy Państwo, wokół Skoczowa znajduje się 10 sołectw, ale to właśnie w Kiczycach od 10 lat odbywają się dożynki jako w jedynym sołectwie całej gminy.